chętnych do pracy w komisjach wyborczych brak. Komisarz wyborczy w Koszalinie powołuje komisję, ale już wiadomo, że zainteresowanych jest za mało. Jeżeli w komisjach wyborczych nie będzie przedstawicieli wszystkich kandydatów, to już jest złamana reguła demokratyczna. Wiemy, że nie ma chętnych do uczestnictwa w prac tych komisji, więc prawdopodobnie, jeżeli są prawdziwe informacje, które podaje nam rząd, jako członkowie komisji będą funkcjonariusze terytorialsów tak zwanych, no to myślę, że tu dojdzie do następnego złamania zasad demokracji. To, co się dzieje, to wielka granda, mówi Dariusz Zawadzki z Kołobrzeskich Razem. Są podeptane wszelkie reguły i zasady demokracji. Po pierwsze, wiemy, że wybory, zwłaszcza prezydenckie i każde inne, powinny być wolne, równe, a przede wszystkim tajne i bezpośrednie. Tutaj, jeżeli dojdzie do wyborów w okresie pandemii na zasadach korespondencyjnych, gdzie każdy wyborca będzie musiał podać swój PESEL, swoje dane osobowe, to już jest gwałt na tajności wyborów. Termin konstytucyjny jest wyznaczony na 10 maja i to jest fakt. Natomiast nie ma to jest fakt, ale jest wyjątkowa sytuacja. Zgadza się, dlatego nie ma decyzji jeszcze. Po pierwsze, pana ministra zdrowia nie ma rekomendacji. Po drugie, toczą się, według moich informacji, toczą się kuluarowe rozmowy. Jest próba cały czas skłonienia opozycji do przyjęcia jednak zmiany konstytucji. Czyli wydłużenia o 2 lata kadencji obecnego prezydenta Andrzeja Dudy. Jeśli przyjrzycie się państwo sondażom, wszelkim sondażom, to pan prezydent Duda w zasadzie wygrywa w tej chwili w pierwszej turze. I wydaje mi się, że jest po prostu i przyzwolenie społeczne, i takie zdrowotne na doprowadzenie do tej sytuacji. My przynajmniej 2 lata będziemy borykać się ze skutkami tej pandemii, mówię w sensie gospodarczym, bo mam nadzieję, że zdrowotnym się uporamy. I wtedy będzie, myślę, dobry moment do przeprowadzenia wyborów i to jest wbrew pozorom korzystne dla opozycji. Ale należy zadać sobie pytanie, z czego to wynika. Właśnie dlatego, że pozostali kontrkandydaci przygasili swoją kampanię wyborczą, natomiast pan prezydent Duda wręcz błyszczy w każdych wiadomościach, w każdym wydarzeniu, nawet tym, które nie dotyczy jego osoby czy jego urzędu jako prezydenta Rzeczpowspolitej Polskiej. Obserwujcie państwo w najbliższym czasie spoty. Pani Kidawa-Błońska wyprodukowała, z moich informacji wynika, 12 spotów, które w najbliższym czasie będą pokazywane w stacjach ogólnopolskich. Pan Szymon Hołownia jest najaktywniejszym uczestnikiem mediów społecznościowych. Ale bardziej internetowo niż medialnie, tak jak prezydent Andrzej Duda. Prezydent pełni funkcję, zawsze ma przewagę. Maciej Bejnarowicz z Prawa i Sprawiedliwości czeka na rekomendacje ministra zdrowia. Dariusz Zawadzki nie ma wątpliwości, że wybory nie powinny się odbyć w wyznaczonym terminie. Krytykuje też wybory korespondencyjne. Towarzysz Stalin powiedział kiedyś, to jest to, co często mówię, nieważne kto głosuje, ważne kto liczy głosy. Szanowni Państwo, w 1946 roku przy referendum 3 razy tak, kiedy SB nagminnie podmieniało urny wyborcze, kiedy mówiło się, urna wyborcza to taka szkatułka, wchodzi Mikołajczyk, wychodził Gomułka. Ja mam pewne obawy nie tyle co do fałszowania nagminnego wyborów, ale co do nieprawidłowego jego przebiegu. Gdyby pani Kidawa-Błońska, czy ktokolwiek inny, miał wynik, który prolongowałby możliwość bycia prezydentem, z całą pewnością te wybory byłyby przeprowadzone, ponieważ konstytucja to przewiduje. Natomiast dzisiaj opozycja wykorzystuje to do tego, aby pozbawić prawa po pierwsze do wyborów, po drugie kwestionować wybranego prezydenta, którym niewątpliwie w tej sytuacji, gdyby wybory były, zostałby Andrzej Duda. Na rozmowę z radnymi Rady Miasta zapraszamy dzisiaj po wydarzeniach dnia.